Hej, cześć wszystkim, z tej strony Plastu. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku gry Life is Strange. Bardzo was przepraszam wszystkich, troszkę mnie nie było. Może cały tydzień minął, a trochę miałem prywatnych problemów na głowie, trochę rzeczy związanych z przeprowadzką na nowe już własnościowe mieszkanie oraz trochę się rozchorowałem. Nie chciałem, że tak powiem, przekładać choroby na jakość nagrań, jakość jakichkolwiek streamów. Chciałbym po prostu, żebyście byli zadowoleni z tego, jak nagrywam, więc co, jestem i wracamy. Możemy bawić się dalej, także... Just another day of Max's fucked up life. Time to go get Chloe. Tak, chodźmy po Chloe, opuśćmy w takim razie, wysypisko i chodźmy dalej. I can't believe you basically gave him my gun. Here you go, Frank. You can't keep getting mad at me. Especially for stupid shit. I'm not mad. It adds up in my mind as people letting me down. And I just liked having that gun, man. Ta, no. Tylko, że Chloe, tak naprawdę non stop wpadasz... Teraz non stop wpadasz w głupoty, nie? I think. Nie fajnie, nie fajnie. Why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Trochę się dowiemy w takim razie. O co feels tu like chodzi? A different world, huh? I wish we could stay forever. Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Boję się, nie. Zapytajmy Franka. Seriously, Chloe, this is scary. What if Frank tries to track us down? I'm sorry, but Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, are you for reals? Frank just took your gun and threatened us. He's armed and clearly dangerous. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers. Obviously don't get my pot from you, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Chodziła z nim. No, dokładnie. Hung out? You don't mean you... Ah, oh, no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? Mózg mi się. No, to jest dokładnie. I don't know anymore. My brain is so fried from all this. I need a mental enema. It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens, and it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Czemu? Why? I bet she would hate me. You're not that different. She had... has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Ja mam takie dziwne wrażenie, że ona nie always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at Look night. Look at the beat poet here. Nabijaj się, pewnie. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Do albumiku. Kurwa, co? Na to znowu. No, dzień dobry. Witam na Tarnie Morską. Dawno się nie widzieliśmy. Co mi powiesz dzisiaj, panie Tornado? Znowu muszę cię iść odwiedzić? Nie. Powiem tak, powinniśmy ratować przyjaciółkę, ale ja chętnie popatrzę, jak ją pociąg rozjeżdża, nie? To jest trzeci albo czwarty raz, jak my jej po prostu dupę ratujemy. Naprawdę chcę zobaczyć, co się wydarzy.
pośpiesz się. Nie cofaj czasu, jełopie! Kliknąłem kontrol, nie? Elo. Dobra, poczekamy jeszcze dłużej w takim razie. Command Max? Nie, jakby był przycisk możliwy, który odpowiadałby za siadanie, chętnie bym usiadł i popatrzył, a najlepiej z torby bym wyciągnął jeszcze popcorn. Bo... Chloe, po prostu mnie irytujesz, nie? Wszystkie problemy przypisujesz wszystkim ludziom wokół siebie, nie patrzysz tak naprawdę na swoje błędy i myślisz, że jesteś pępkiem świata, także... Tak się zachowuje 90% nastolatków w wieku, okresie dojrzewania. Gdzie ten pociąg? Prawa czy lewa? Prawa czy lewa? Jak stanę na torach, to przyspieszy? No dobra, i tak mogę cofać czas, więc jak zginiesz, to i tak cię później uratuję. A tak to sobie przynajmniej popatrzymy, nie? Może wyląduje na dział hard na jebździny na przykład. O, dzień dobry. Panie pociągu, panie lokomotywie, proszę się zatrzymać. Hamuję, patrzcie. Halo. Bum. I... I must have missed something. I should rewind. Chyba coś ominęłam. Na pewno coś ominęłaś, bo nawet nie szukaliśmy. No ale dobra, czas się zatrzymał, więc jedynie co możemy tu spróbować ją pomóc. Pociągnijmy za dźwignię. To byłoby zbyt proste. I need to pull the switching lever right now. Okej, bezpiecznik. Otwórz. It's not locked. Hurry! I better find the tool to cut those wires. A, czyli nawet nożyczek w tej torbie nie masz. Dobra, cofnijmy sobie trochę czasu. Skrzynka jest z powrotem. Aha, skrzynka jest z powrotem zamknięta. Więc teraz musimy sobie tak cofać czas, żeby była otwarta cały czas. Mhm. Tu coś mamy. Bęben. Pchnijmy bęben. Damn, something is blocking the drum. Okej. Cofnijmy sobie troszkę czasu. Mhm. Mogę klina wyciągnąć. This wedge locks the drum in place. No co ty nie powiesz? Poważnie, łapami tego nie wyciągniesz? Shit, I can't budge it at all. Dobra, wyluzuj, nic ci się tam nie dzieje. Cofnijmy sobie tak w razie czego. Drzwi testowaliśmy. Tam klina testowaliśmy. Tu mamy łoma, proszę bardzo. Bierz tego łoma. I can definitely use this bad boy. Hmm, mamy łom. Mamy łom. Łom pewnie wyważy drzwi, ewentualnie klina, ewentualnie pchnie bęben. Łom, dokładnie. Hmm? Łapami się tego nie dało zrobić. A, ten klin tu dalej jest, tak? Cofnijmy się całkiem. Łom. Pomiń. I... Mhm. Co się wydarzy? Jeb. Rozwrotnica się. Nic się nie wydarzyło. To będzie mieć swoje konsekwencje. A, spadliśmy. To wiecie co? Pytanie, czy... Wow. I seriously wrecked the switching lever. This should help me free Chloe, but I could have done it another way. No, zrobimy to inaczej. Wydaje mi się, że to nie tak powinno być. Mhm. To dalej stoi. Wejdźmy łomem. Szuflada, otwórz. Są nożyczki, proszę bardzo. Nóż w dziesiątkę. Dlaczego otwierasz drugą? Czemu powiedziałem nóż w dziesiątkę? Now I can pull a total MacGyver. Mhm. Dawaj tam, spadnij tu. Op. Otwórz i tnij kable. Kombinerki. Zielony. Oh, stupid light. No go. Nie to. No to cofnij. Cyk. Kombinerki.
marynarki. Żółty. Cyk. Short circuit city. Pociąg. Jak nie zwarcie. Dałem czerwony. Cyk. Now that's the right cable. Pociągnij. Yes, I did it. Elegancko. No oczywiście w ostatniej chwili, tak? You okay? You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Co ty nie powiesz, kurwa? That was close. Zginęłabyś. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Wariactwo po prostu. Wariactwo. Przepraszam. No i jesteśmy. Thanks for the ride, Chloe. W szkole. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Sorry to be so boring. Nothing exciting ever happens to us, right? Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. That might explain your tornado vision. Niby jak? Explain what? Snow equals a ginormous twister that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours and whoever. Do you know about chaos theory? It means shit happens, right? No, crazy shit happens. Because it can and will. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar! Like he said. Dobra, z Chloe, bo się nawet na nią nie patrzy podczas rozmowy. Needs a sidekick. How can it be such a shitty week and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Z powrotem do szkoły. Ale to może być powiązane, tak szczerze mówiąc. Chloe tak głupia też chyba do końca nie jest. Enter the Vortex Club. Nie, dzięki. I have a little time before Mr. Jefferson's class, so I can do some wandering. Możemy się poszwędzać po szkole w takim razie. Mapę czytaliśmy. Plakat. Carrying a gun to class is cool, though. Zasady zachowania na terenie Akademii Blackwell. Nie biegaj, nie krzyż, nie popychaj innych, nie pisz po ścianach. No ale broni wolno, nie ma nic o broni. Doktor... A dyrektor Wells. Doktor Wells, nie. No dobra, spójrzmy na niego. I swear, Principal Wells always looks distressed. Zobaczmy, co powie. Ah, hello, Max. Would you like to tell me what you wouldn't yesterday? Alarm przeciw... Nie. No, I mean, I don't have anything to tell you. More secrets. Now, excuse me, I have a meeting to attend. Okay, spadła w takim razie. Justin? Justin always looks stoned. Patrząc po jego oczach, niestety nie mogę kamery dać inaczej, tylko tak albo tak. Plakaty. It's the invasion of the Vortex Club. Nie zostań z tyłu, dąż do klubu Vortex już wkrótce. Nie, dzięki. Bo wolę jest być tu, gdzie jestem. Rachel dalej nie ma, plakaty z nią. Pogadajmy z Zacharem. Hello, Zach. Sup, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext in Victoria. Zamierzam. I won't. That's what Victoria wanted. Yeah. I noticed she kind of set up her own drama, even if it fucks her over. Weird.
She doesn't have to, though. That's what I don't get at all. When she's hot, rich, talented, what more does she need? Anyway, see you at the game Friday, Max. Trofea naszych tych zawodników szkolnych. Tu mamy koleżankę Courtney. No to dzień dobry. Hey, Courtney. Ciao, Max. No Ciao. Photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. Obchodzi mnie. I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Okej, cofnijmy się. I jeszcze raz. Dzień dobry. Hey, Courtney. Ciao, Matt. Really? Oh. Konkretny ubiór? I'm sure the Vortex Club has a dress code. As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you noticed high fashion. Tell you what, I'll put you down on the guest list, and before the party, I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. Nie ma tak się wkręcić na imprezę, nie? Back to the list. Okej. Wkręcimy się na imprezę. No. Jak ci zamiatasz mi buty. Nie, myjesz mopem moje buty. Okej, okay. Nie mogę z tobą pogadać. Wami też, nie? Ty jesteś przyjemniaczek. Nie, no dobra, nie. Courtney mamy zaliczoną, że tak powiem, mówiąc brzydko. Trevor, z Trevorem nie chcę gadać. Z Davidem. O, dzień dobry. Excuse me, Mr. Madsen? Do you mind if we talk about what happened yesterday with Chloe? Uderzył pan Chloe. You hit Chloe. I'm sure she told you why. Did she mention she probably stole one of my guns? You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. Źle traktuję. O co chodzi z Kate? What about Kate? You stepped between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. On coś wie. Ten gość coś wie, ewidentnie. You best not bother chatting me up now. O czemu, jak cię będę tak zaczepiał? You best not bother chatting me up now. Coś mi zrobisz? You best not bother chatting me up now. Panie. Warren? Ej, mała. Sit down, science. Jestem w laboratorium sci-fi teraz. Nie jestem kicią, Schrödinger. Okej. I still have time. I could go see Warren playing mad scientist in the lab. No dobra, to znajdźmy w takim razie laboratorium. I have to score some weed from Nathan. Ci sobie romansują. Trzymają się za rączkę. Bardzo dobrze. Tu jest? Tu jest. No to wyjdźmy stąd. Może jeszcze tam dalej. Szafka. Otwieramy. Nie jest chyba nasza szafka, nie? Chyba. To jest nasza szafka? I hate having everybody see inside my. To jest nasza szafka, to już. Aha. Okej. Jest i Kate. Can't help me? I'm trying. But you have to understand my position. Why? You don't understand mine. Nobody does. Ty, co tu się wydarzyło? Kate, poczekaj. Chodźmy za nią. Kate, what do you want from me? Czego pan? Ja jestem Max. Wait, bo tam się coś wydarzyło, ja się chętnie dowiem. Ja sobie chętnie posłucham. On tam dalej stoi. To jest zabawne. Yo, Maxwell Smart. Talk later, cool? Cool. Cofnijmy sobie szybko czas.
Jeffers. Jak długo ty z nią gadasz? Acting so brutal. Being on a viral video does that. To są ciekawe info w ogóle. Leaves me anyway. Stop acting so brutal. Being on a viral video does that. Maybe this is your way of getting attention. That's really mean, Mr. Jefferson. You just don't get it. Just leave me alone. You have to talk to me, Kate. Why? It's all over, like me. Knock off this martyr crap. What do you want from me? I want you to be honest. Nobody believes me anyway. Stop acting so brittle. Being on a viral video does that. Maybe this is your way of getting attention. A ty powtarza się. That's really mean, Mr. Jefferson. You just don't get it. Just leave me alone. You have to talk to me, Kate. Why? It's all over, okay. Like me. Knock off this martyr crap. What do you want from me? I want you to be honest. Nobody believes me anyway. Stop acting so brittle. Being on a viral video does that. Dobra, tu już powtarzacie się. Ja tutaj w takim razie, bo cofnęliśmy sobie za dużo, żeby nas wpisała na tą listę. Can't wait to doll you up. A dobra, okej. To już jest... Max, can we talk? Okej. Do you mind if we... Uderzył pan Chloe. You hit... Nie, to samo w takim razie. If I didn't... Co chodzi z Kate? What a... You... Kate? Max. That... It will... Mm-hmm. Isn't that... Nie, tu decyzji nie będę zmieniał. Chłop jest po prostu kawałkiem chujka. I want you to be honest. Nobody believes me anyway. Tu jest cały czas to samo. Tu jest znowu to laboratorium. Think, big brain, think. Para, pomóż. There's Mr. Wizard hard at work. Hey, Warren. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silverhammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Sod? I have a vision. Go diem. Godium? That's the worst pun I've ever heard. Yet Max has spoken. Sodium it is. Co, wydarzy, co się wydarzy? Puchnie mu w twarz? Damn, zip, nothing, nada. Co chemikali? Bring me the brain, Igor. Dobra, cofnijmy czas. Poszybciej bym prosił. This can't be that hard. Hey, what? Maxwell? Asking... Have that... Potas. I'm not sure why you're letting me decide your fate, but go potassium. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. Nagrodę cię przytulę. No nie mogę, nie doczekam się tej nagrody po prostu. Boom. Weird science. Chyba nie o to chodziło. Yes, I am a scientist. Fuck. Pogadajmy z panią Grant, może ona coś powie. Miss Grant is so cool and smart. A. She defines the word teacher. Okej. Okay. Nic nie wydarzyło. Brooke? Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? Experiment. I need to know if you can help me with a potassium experiment. No can do, Max. I'm all about robotics, not chemistry. Give me a drone over a beaker. Okej, a o Warrenie? I'm helping Warren with his latest experiment. Oh, I guess he needed a neophyte assistant so he wouldn't be threatened. But you came to his rescue anyway. Apparently, it's my nature. Yet Warren ignores the experts right in front of him. Not that he would ask me for help anyway. O dronie? How is your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. O, like I was spying on Warren's new car. You already planted a GPS on him?
I borrowed the one he has on you. I hate to hit and run, but... Don't let me get in your way. So long. Mhm. Dobra, w takim razie... Czy my się tu możemy jeszcze czegoś dowiedzieć? Akwarium? I bet if I touch the glass, all these creepy sea creatures will pop up. Plakat. Da Vinci was a boss. Nauka jest sztuką i sztuka jest nauką. Pani Grant nie chce nic tam podpowiedzieć. Chemikalia. Bring me the brain, Igor. Przynieś mi mózg, Igorze. Cofnijmy czas. Szybciej, proszę. Yes, I am a scientist. Fuck. Hey, what? Asking me for help? Me? Have that either a bit of potassium or... Aha, dużo potasu. I actually think you should use a lot of potassium. I mean, a shitload. See? Look at that smile. You're going to become a scientist yet. Let's do this thing. To walniesz całą próbówę? Wow, kurwa. She blinded me with science. Yes! That was a blast! But let's keep it a professional secret. Cool? Cool. Dobra. I don't want to laugh, but he looks so hilarious. Dobra, jeszcze raz. Czy możemy dodać jeszcze więcej potasu? Dawaj jeszcze więcej. Hey, what? Dużo potasu. Nie, to jest tylko to samo. Buchnie mu. Yeah. Dobra, tym miłym akcentem sobie zakończymy, także ja nazywam się Plastu. Fajnie, że spędziliśmy razem trochę czasu. Mam nadzieję, że się wam podobało. Chciałbym, żebyście oglądali moje następne odcinki. Spędzili ze mną jeszcze więcej czasu. Dali znać w komentarzach i co? Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.